Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką na wodę w Polskę i świat. Dzisiaj jesteśmy w Hiszpanii, w gorącej Hiszpanii, w Salou. Jeszcze mamy 100 km do miejsca docelowego, w którym będziemy łowili kaspę nad rzeką Ebrą. Chciałbym podziękować tutaj Fishing Planet za zaproszenie nas na Sumy. Będziemy łowili na trolling tylko i wyłącznie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie łowił na inną metodę, pokażemy. Mam nadzieję, że złowimy bardzo dużego suma, takiego 200 cm, 180 cm. I pokażemy go Państwu do kamery i złowię go osobiście i sam go wyciągnę. Mam taką nadzieję oczywiście. A co będzie już na miejscu, to zaraz zobaczycie w przebitkach. Także zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że będzie pełen emocji. Mówimy już około 30 minut, pierwszy dzień naszej wyprawy wędkarskiej na Ebro, Rio Ebro z Fishing Planet. No i Kike złowił jednego suma, co prawda takiego z 1,10 m, niedużego, ale pierwsza miejscówka i był sum, także zapowiada się fajnie. Niewyobrażalna patelnia, to znaczy jest bardzo gorąco, mamy ponad 30 stopni, w słońcu jest no, z 37 albo i lepiej. I teraz popłynęliśmy w dół, czyli łowimy praktycznie w samej rzece Ebro. No i szukamy tych dużych sumów, żeby chociaż z jednego takiego suma pokazać na filmie, po co tu zresztą przyjechaliśmy, aby taką dużą rybę zademonstrować i pokazać. I mam nadzieję, że taka się dzisiaj nam zamelduje, bo będziemy pływali do nocy, oczywiście jeśli wytrzymamy tą pogodę. I bardzo ważne, jeśli chodzi o taki wyjazd, mieć ze sobą filtry, które chronią naszą skórę, żeby nie dostać raka skóry, czyli plus 50 i tak dalej, żeby po prostu ta nasza skóra nie spaliła się i po pierwszym dniu, żebyśmy nie leżeli albo nie trafili do szpitala z przegrzaniem organizmu. To jest też bardzo ważne i też namawiam do tego, żeby dobrze się przygotować na takie wyjazdy. Oczywiście bardzo dużo woblerów, mamy dwie zapasowe wędki, w razie czego gdyby jedna strzeliła albo gdyby coś, cokolwiek nam się stało. Zapas paliwa, oczywiście musimy ze sobą mieć też kamizelki. No i co, i próbujemy złowić. Na razie tutaj mamy głębokość około 5,5 metra. Wcześniej widzieliśmy fajne ryby, niestety nie wzięły. Przepływaliśmy kilka razy, zmienialiśmy przynęty, czyli woblery płycej schodzące, głębiej schodzące, o różnej pracy, o różnej akcji, bardziej agresywnej, bardziej stabilnej. Oczywiście bardzo dobre haki, kółeczka łącznikowe, przypony, to wszystko musi naprawdę być dopasowane, musi być mocne, że przy holu suma, dużego suma, żeby po prostu tam tak zwano, żeby po prostu tam nie zaparkował, to jest bardzo ważne, żebyśmy go mogli zatrzymać, no i oczywiście niwelując każdy mały szczegół, który może strzelić, typu kółeczko łącznikowe, krętlik, agrafka. Wtedy mamy większe szanse na złowienie dużej ryby i przede wszystkim wyholowanie jej, bo najgorszym dla wędkarza momentem jest to, kiedy trzyma suma, to znaczy holuje suma bardzo dużego i strzela na przykład agrafka. Nie polecam, a już tak kilka razy miałem, także zobaczymy. No, cały czas próbujemy coś złowić, mam nadzieję, że ryby nam dopiszą. Pogoda jest super, przede wszystkim przepiękne widoki. Krajobrazy są przepiękne, bardzo dużo ptaków. O. Woda ma 25 stopni. U nas jest dużo chłodniej w Polsce. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy w Polsce.
A widzisz, on robi tam na plesionka. Na szuponek się zerwał, wiesz? Ale cała, on ma cała bublera. Całego bublera, nie? O, czekanie. Gratulacje. O to w tym wszystkim chodzi, żeby były ryby. Rybka złowiona na Rio Ebro z Fishing Planet. Nieduży sumek, ale cieszę. Ale zobacz, proszę bardzo, co on robi do bublera, nie? No, całego. Cała bublera. I co to on ma tutaj? Pelet. Zobacz. Pelet. Zobacz. Pelet. Dokładnie. No, pelet. Pelet? Tak. On je pelet i później, proszę bardzo, nasza bublera, nie? Tak. I o to chodzi. Piękne widoki za nami. Jak widać, mała wieś praktycznie na samych skałach. Ja bym osobiście się bał tam mieszkać. Myślał, że to zaraz się zawali. Jednak tam ludzie mieszkają od dawien dawna. I jak widać, sobie radzą, żyją, łowią ryby nad samą rzeką. Także co tu dużo mówić. Przepiękna okolica. Wyjątkowe miejsce. Pod względem turystycznym coś pięknego. No i jest bardzo dużo ryb. Taki nieduży sumek na woblerę. No ale jest. O. Dłużej. Spokojnie. Mała rybka. Tak jak mówię, to jeszcze są dzieci, te sumki. No, właśnie o to chodzi, można się pokaleczyć wtedy. Sobie wezmę rękawice, na wszelki wypadek. Malutka rybka, ale trzeba być ostrożnym. Ja uważam, że trzeba być ostrożnym. Tu są zawsze... Dobra, mocny jest. Dobrze zapięty. O, chodź. Takiego woblera. To są te. Od Wojtka. Z pozdrowieniami dla Radomia. Mały sumek. Nie o takie chodzi, ale cieszy, no. No i fajnie. Jest sum, piękny. Nie wiem. Czy sum? Osankać. Mamy rybę. Ale chyba nie będzie zbyt duża ryba, co? Będzie sandać. Tak? No. Albo sumik. To nie jest duża ryba. Sumek mały. Czy tak? No, ale jest, najważniejsze, że coś się zaczyna dziać. Sumek. No, sumek. Sumeczku malutkiego, nie? Proszę bardzo, czekamy na dużego, nie? Dziękuję. Moment po tej wiesz.
Malutkie, nie? Ale jest. To cieszy. I proszę bardzo. Z dumą mu się. Jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, nastawiliśmy się głównie na rzekę, czyli pływaliśmy w miejscach, gdzie jest węziej, gdzie można odczytać miejscówki dużo łatwiej. A teraz pływam po zaporze i mam nadzieję, że tutaj też coś złowię. No zobaczymy, to nie jest takie proste łowienie. Każdy myśli, że rzeka Ebro, przyjeżdżamy i łowimy. Czasami są takie dni, przypuśćmy, jesteśmy przez 7 dni, 2 dni słabo, a przychodzi dzień albo dwa i jest dorado, że ręka boli i nie można ciągnąć tych ryb, bo po prostu mięśnie nam nie pozwalają. Jest bardzo gorąco, na słońcu jest, nie wiem, 40 stopni na pewno. Jeśli chodzi o sprzęt nasz dzisiejszy, wytrzymał, wędka się nie złamała, to najważniejsze. Nastawiliśmy się na grube ryby. Mam nadzieję, że jeszcze taką złowimy, ponieważ jeszcze mamy trochę czasu, żeby taką rybę pokazać do kamery. Nawet Mirek i Robert złowili sumki. Oni nigdy nie byli na rybach, praktycznie nigdy nie łowili, a tu złowili, czyli każdy może łowić. O, silnik nam przestał działać, ale zaraz go odpalę i będzie w porządku. Pamiętajmy też, jeśli chodzi o łowienie, o czapce. Ja właśnie teraz zdjąłem na chwilkę, ale moczę sobie czapkę w wodzie, zakładam. O,
na tej zasadzie, żeby po prostu nie dostać udaru słonecznego. No i co, bierzemy się do wędkowania, nie ma co dłużej tutaj zabawiać, tylko po prostu trzeba znaleźć te ryby, no i nad głowami strzelać tym woblerem. Kolega, który tu jeździ, często mi mówił, że właśnie trzeba po prostu namierzyć te sumy i próbować je złowić za wszelką cenę, na cokolwiek. Na płytko schodzące, na głęboko schodzące woblery, których też mam dosyć dużo, wymienione kotwice, ale jak na razie to nie mamy szczęścia, po prostu do tej dużej ryby. Bo o małe sumy nam już nie chodzi, tylko o duże sumy, czyli takie dwa wzwyż. Oderwać od na... Wszystko było ok, wszystko wytrzymało, ryba się spięła, powyżej 180 cm na tonę. Albo więcej. Szkoda. Gratulacje. Naprawdę gratulacje.